Czas na grzybogranie, moi drodzy, i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Laika Age Through Blood. Moi drodzy, jesteśmy aktualnie w Ancestor Rest. Miałem okazję skończyć odcinek gdzie indziej, jeśli dobrze pamiętacie. Ale postanowiłem, moi drodzy, znaleźć się tutaj ze względu na to, że tu mamy pewną misję do wykonania. I przede wszystkim mamy tutaj to do zebrania. Thistle stems. Even though this anti-nightmare remedy never worked for me, I'm sure it will work for young Sammy. Tak, war's a nightmare, so go back where we live and give Carrie the stems. Tak, mamy tutaj zaliczoną misję dzięki temu. Możemy sobie zaliczyć bardzo łatwo. Jednakże na razie chcę ruszyć, moi drodzy, trochę do góry jednak. I postarać się ogarnąć tutaj naszą kolejną miejscówkę, której jeszcze nie mieliśmy okazji zwiedzić. I popatrzeć, co tutaj ciekawego będziemy mieli, jak ja mogłem z takiej odległości nie trafić, nie mam zielonego pojęcia, but okay. Chcę zobaczyć, czy mamy tutaj generalnie jakieś na przykład miejsca, których nie mieliśmy okazji zwiedzić. Wiem, że gdzieś tutaj była barykada zrobiona przez ptasiory, ale wiem, że generalnie tam musimy się dostać. Więc chodźmy jak najbardziej, lećmy gdzieś tutaj. Czy ja teoretycznie mogę nad tamtym ala przelecieć? To mnie zastanawia. Tutaj mamy przejście w ogóle. Okej, dobra, widzę to przejście w takim razie. My się, moi drodzy, chyba jednak potrzebujemy wybrać w zupełnie drugim kierunku. Więc polećmy w tamtą stronę w takim razie, moi drodzy. Dobrze. Mamy przejazd, moi drodzy, w takim razie tutaj. Tu wcześniej nas nie było. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że nas tutaj nie było. Weźmy sobie Vox. Żebyśmy mieli czym w uszach sobie grzebać. Okej, tutaj mam, widzę, coś ciekawego. Wasteland Chili. Okej, tutaj możemy sobie pogotować, mamy coś takiego. Czy my tutaj przypadkiem nie walczyliśmy z bossem? Mogliśmy tutaj teoretycznie walczyć sobie z bossem. Ale nie interesuje nas ta miejscówka, interesuje nas inne miejsce. Okej. Muszę sobie naładować shotguna naszego. Żeby to chyba zadziałało w takim razie. Chociaż przy dobrym wybiciu może... No nie pykło. Jeszcze raz spróbujemy w takim razie. Do góry. I spróbujmy się teraz ładnie wybić. Pięknie, mamy to. Możemy sobie zapisać tutaj stan. O Jesus, co to w ogóle jest za miejsce jakieś dziwne? Czy to zadziała tak jak myślę, czy nie za bardzo? Chyba nie za bardzo. No nie ma pata, żebym tam doleciał w takim wypadku. To jest ciekawe w takim wypadku. Tutaj zdecydowanie mamy przejazd. Zdecydowanie tam gdzieś z tamtego miejsca możemy się gdzieś dostać. No ale okej, skoro nie tam, to postarajmy się może dostać się gdzieś indziej w takim wypadku. Zobaczmy w takim razie miejsca, w których już byliśmy. No tak.
Czy stąd mogę pojechać tam? Nie bardzo. Potrzebujemy się wycofać znowu tutaj na górę. Chociaż wiecie co, mogę zrobić prościej to. Nie tak, nie tak, nie tak. Tak chciałem to zrobić, okej. Całe szczęście mi nie wolno tamten jeszcze typo. Gdzie jestem? Tutaj, okej. Bardzo fajnie, bardzo w porządku. Dobra, i teraz możemy sobie tutaj polecieć tak, jakbyśmy chcieli. O nie! To mi się nie podoba. Do góry poproszę. Windę. Dobrze, teraz jest bardzo ładnie. Możemy lecieć dalej. Zapisik oczywiście. Ta skrzynka jest otwarta. Ok. Dobra, i tutaj widzę, że mamy wielki kawał drzewska. I chyba tędy sobie nie wjedziemy, ala. No nie ma bata, żebyśmy tędy wjechali, okej. Jak ja, kurczę, mógłbym się tam znaleźć? To jest moje główne pytanie. Bo mamy ten cały przejazd, który nam pozwoli, ala, pojechać na dalszą stronę. Okej, trochę nie bardzo mi się podoba fakt, że tam jest ten gościu z miniganem. Okej, możemy spróbować przejechać bardzo szybko z tego, co widzę. Do widzenia panu. I do widzenia, skrzynko. Czemu mam w ogóle dwa Wister na Begi? Czemu ten jeden został tam jednak wyrzucony? To mnie śmieszy trochę. Nie zrozumiem trochę tej mechaniki, bo czasami mi to zwraca, czasami zostawia. But okay, I guess. Najważniejsze, że odzyskane, okej. Do widzenia panu. Dobra, zróbmy tak sobie, otwórzmy tę skrzyneczkę. I zobaczmy, czy ja mogę tutaj teoretycznie to rozwalić od tej strony? No właśnie nie mogę. Tak mi się przynajmniej wydaje, mogę spróbować. Ale wydaje mi się, że to musimy rozwalić od drugiej strony. A żeby się od drugiej strony dostać, muszę zrobić nie wiem co. I pojechać nie wiem gdzie. Tutaj mamy Where All Was Lost niby. Od tamtej strony niby pojechać mogę? Nie jestem trochę pewien, więc tak naprawdę trochę w tym odcinku na razie zmarnowaliśmy czasu, że tak to ujmę. To jest zastanawiający fakt, jak tutaj można by pojechać. Dobra, i teraz już tutaj będziemy mieli nasz teleporcik. Dobra, polećmy do wioski, myślę. Teleport. Dobra, teleportujmy się, moi drodzy, i teleportujmy się do naszego miejsca, where we live. Tak, proszę, śmiało, świeczek mamy całkiem i tak sporo. Ja się przy okazji rozepnę, bo mi troszkę ciepło. I mamy noc, okej, mamy nockę, możemy sobie tutaj pochodzić, popatrzeć, co tu ciekawego się miało okazję w międzyczasie wydarzyć. Na motor nie wsiadamy, mi się wydaje. Nie czuję przynajmniej takiej potrzeby, żebyśmy tutaj musieli wracać na niego. If I had to choose between saving your life and mine, I would choose yours, because it's the most valuable of our for our survival. W porządku. Mogę sobie zagrać parę rundek Blackjacka? Uuu, wy też macie dla mnie jakieś misje? O, proszę bardzo. About your illness, maybe I could help you find a cure.
There's no cure, the illness will eat me to death. Old enough, I'm not sad. It's just a pity I won't be able to eat blue lemon again. Where does it grow? High up, where iron crosses the sky. Okej, okay, w takim razie na spokojnie możemy się nie przejmować tym questem, bo na razie nie mamy możliwości tam dotarcia. So, these lazy boars are complaining about the quality of Chris Mills. They are just bored, ignore them. No, they are right, Chris Mills are shitty. So, problem is I run out of the herbs I used to dress shit up with, so to say. But shaped with little curly leaves. I would go fetch more where our ancestors rest, but you know. Aha, Camilla's herbs. Okej, okay, dopiero co tam byliśmy. Szkoda, że wcześniej na ciebie nie padliśmy, no ale okej. Okay. Come try your hand. Spróbujmy, zobaczmy. Obstawmy sobie 50, niech będzie. Mamy 11, dobierzmy. 18 zostańmy. Mamy remis. No dobra, to sugeruje, że nie ma co myśleć w takim razie. Obstawmy 25 tym razem. Oj, zostajemy przy 20. Ładnie. Wygrana. Obstawmy ponownie 25. Stand, mamy 21 równo. Pięknie. Ile? Teraz mamy ten. Możemy obstawić 5. Dobierzmy. 18 zostajemy. Ten ma już 20, niestety wygrywa. Ale mamy za to równą, ładną sumkę. W porządku. Where we live. Zobaczmy, nasza kolekcja jak najbardziej. The Wastelanders are so very fucking brilliant. Okej, okay, tutaj sobie grają, jakże jak najbardziej cały czas brzdąkają. Ty, moja droga, can you describe your family braid for me? Oh, sweet Laika, don't waste your time looking for it. Ej, tak to znajdziemy. Nie martw się, kochana, i tak to znajdziemy. Czy u matki coś mieliśmy? Where mother groans. Możemy zrobić przede wszystkim świece. 4 świece. Okej, okay. I have you found the pendant I gave you? I haven't, you didn't. Właśnie, mieliśmy jakiś pendant do znalezienia, ja zapomniałem. Look for my pendants in your old house where all was lost. Może to w jakiś sposób nam pomoże się jednak rozwinąć. Where all was lost. To jest miejsce, do którego chyba musimy się wydać. Dobra, z tej strony nic nie będzie, więc proszę bardzo, lećmy z panko. Will I die from a huge fever like my sisters? Oh, puppy, no, of course not, I won't let that happen. Okej, okay, dobra, lećmy spać w takim razie, zobaczmy naszą wioskę, jak wygląda za dnia. I pogadajmy sobie. And... what? Pucci! Jezus Mario. Przepraszam. Przepraszam. Nie chciałem, żebyście tego słyszeli, ale niestety. Okej. Okay. Biedny Pucci nie może ten... A my możemy tutaj u siebie też gotować. O proszę. Nawet nie wiedziałem. Bardzo fajny w takim razie smaczek, że możemy jednak tutaj sobie też gotować. Where we live. Dobra, witam cię kolego. Wanting to spruce up your banks? Nie mamy odpowiednich w ogóle rzeczy. Wiscerna saków też sobie nie zrobimy. Quality leather jest nam do tego potrzebne. Więc okej. Okay. Mamy za to na pewno tutaj kogoś, komu możemy misję tutaj. Here, carry twistle stems for Sammy. Here, Kiri seems these twin days for Simi. As if I didn't know what they were or who they were for. You can be darn certain I know. Czy ja serio dostałem jeden kawałek drewna? Trochę nie mam zamiaru tego komentować. Where was... tak... chcemy, moi drodzy, kupić. A nie mamy tutaj. Był ten cały pepper, ale widzę, że nie mamy. Chcę vending juicy kupić, wszystkie jakie ma tutaj kolega. Bo vending juicy sobie możemy fajnie zużywać. Filery... Filer tutaj jest flavor bomb. Za 10, więc weźmy sobie... 5. Weźmy w sumie wszystko, co on tutaj ma.
stać nas. Stać nas, więc bierzmy. Czy tutaj mam jakiś upgrade do zrobienia u ciebie? Mogę zupgrade'ować nasz crossbow. Kurczę, mogłem zupgrade'ować nasz rewolwer. Plus jeden ammo byśmy mieli do niego. Shotguna możemy sobie ten za to zrobić. Refined metal. Czy chcemy shotguna, czy wolałbym... W sumie i tak nam zostanie tutaj bones. Metalu mamy całkiem sporo, metalu nam zostanie. Shale'a też nam zostanie. Moglibyśmy sobie ulepszyć teoretycznie shotguna. Dobra, ulepszmy shotguna. Shotgun na poziomie drugim. Yeah! Na spokojnie sobie potem jeszcze nazbieramy. Ciebie tutaj miałem okazję zahaczać, ciebie też. Wiemy, jakie macie dla nas misje. Zobaczmy, czy starszyzna nie ma dla nas jakiejś misji. Nie za bardzo. If you hadn't cut ties with the mining town, we could have saved them. Okej, okay, tak po prostu przyszliśmy tutaj powiedzieć ci, że zsiesz i nieładnie zrobiłeś. W związku z tym lecimy po prostu dalej. Zróbmy sobie ponownie teleport. Bo nie ma co tutaj próbować się przedostać samodzielnie. I teraz moje główne pytanie brzmi. Gdzie my chcemy się, kurczę, teleportować? Wydaje mi się, że nas najsensowniej będzie się teleportować tutaj. Cofnąć się, ala tutaj... Nie, sensowniej chyba będzie się teleportować do Where Don't Fell. I potem polecieć tu do góry. Polecieć tutaj i sobie tędy przelecieć, okej. Okay. Dobra, nie to chciałem. No nie bardzo chyba. Szczerze powiedziawszy, czuję się trochę w kropce. Nie wiem, gdzie za bardzo zmierzać w takim wypadku. Where birds lurk to nie jest miejsce, w którym byśmy chcieli się znaleźć. Czy my mieliśmy w ogóle okazję być tu u góry? Nie jestem pewien. Chcę zobaczyć nasz journal. Big 3 nie możemy, tutaj są dodatkowe misje. Where birds came from, ok. Where birds came from to mamy... Też u góry tutaj, więc to jest kolejna lokalizacja, do której się dostać, ale nie możemy. Dobra, spróbuję jeszcze raz tutaj zrobić, może tym razem się uda. No, kurczę mol, jest blisko, ale to nadal nie to. Przepraszam za pociąganie nosem, ale trochę przez te kichanie teraz dostałem tego. Kurde, chcę spróbować tam się dostać. Nie wierzę w to, że się tam mogę dostać trochę, ale chcę spróbować. Gdzie ja mam w takim razie polecieć, moi drodzy? Jezu, nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja w takim razie mam polecieć. Bo czy tamtą prophecy... Nie, where birds came from, where our ancestors special herbs. Wherever somebody tells she somehow found the perfect balance between being the most... Okej, ale to nam nie pomoże. Iron Curse is the sky, nie dostaliśmy się tam. We're all was lost. Okej, okay, możemy spróbować tutaj to znaleźć. Ale to też jest where all was lost, where all was lost, ale jakby... Możemy popróbować pobawić się z tamtymi skrzynkami w sumie. Nie jestem pewien, czy to jest
metoda poprawna, która nam tutaj pozwoli odblokować jakieś rzeczy. Więc zobaczmy, czy może tutaj ewentualnie coś się nam przytrafi. Okej, okay, to jest chyba jakaś ważniejsza skrzynka tutaj. Quality leather. Dobra, okej. Okay. Wiscerna bak od razu dostaliśmy. Cieszy mnie to bardzo. Zapomniałem, że tutaj ten z miniganem się pojawić nam będzie tutaj mógł. Dobra, załatwieni. Dobra, ja się muszę dostać tam na tą górę. Dobra, lećmy teraz tak. I zobaczmy, czy może jest to jedna z tych rzeczy, którą właśnie tutaj gdzieś musimy odnaleźć. Dobrze, że parę shielda jednak mieliśmy tutaj jeszcze. Bo by się to źle dla nas skończyło prawdopodobnie inaczej. Dobra, wszystko naładowane. Dobra, i teraz tak, tu do góry. No nie! Głupotę zrobiłem. O nie, 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 nie. Dobrze, dobrze. Dobra, było widać, że możemy się tam dostać, więc może tam znajdziemy właśnie jakiś przedmiot, na którym nam zależy. Może tam właśnie znajdziemy jakiś przedmiot, na którym nam zależy. Zobaczymy. Nie sądzę trochę, ale zawsze warto spróbować jednak. No to nie tak chyba miało wyglądać, ale okej. Dobra. Dobra. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Blueprint Sniper Rifle! You got a new blueprint, give it to the blacksmith at where we live to unlock a new weapon. Okej, okay, mamy snajperkę w takim razie odblokowaną. Okej, okay, nie tak chciałem to jakby tutaj się znaleźć teraz, ale okej. Okay. Dobra, i teraz zobaczmy, czy gdzieś jeszcze do tamtego możemy się dostać. Nie sądzę, żeby to było za bardzo możliwe z tym, jak daleko to wszystko się znajduje. Raczej wysoko. But alright. Zobaczmy, czy gdzieś tutaj może coś znajdziemy jeszcze. Where Doom Fell, gdzie zakłada... spoczęła jakby. Znaczy spoczęła. Upadła. Mamy nawiązanie czysto do tej bomby tam. Ale mi zestrzelił skubany. Nieładnie. No kurczę, powiem wam, że nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja mam się tutaj poruszyć. Mało jest to kurczę intuicyjne niestety. Spróbujmy pozarabiać po prostu wiscerny nieco i tak dalej. Ty kurczę, ich tutaj jest dwójka skubanych.
Nieładnie tak. Nieładnie, bardzo nieładnie, dobra. Ancestors, już byliśmy. Czy mam kogoś, kto where all was lost? Tak, to jest gdzieś wyżej. Karas is the sky, nie mam zielonego pojęcia. Big tree, to nie mam pojęcia. Where all was lost, tutaj też niestety nie mam pojęcia. Where birds came from jest dalej niż to, to jest dalej niż to. Możemy niby do Ancestors Rest polecieć. Dla tej naszej tutaj koleżanki z baru, dla Camilli. No możemy to zrobić ewentualnie, no dobra. Zwróćmy sobie w takim razie znowu do Ancestors Rest i zobaczmy, czy gdzieś faktycznie to znajdziemy, czy nie. Gdzie my nie byliśmy, gdzie to może teoretycznie być? Tam do góry w sumie nie pojechaliśmy. Nie, pojechaliśmy, tutaj był boss. Widziałem tylko ten korzeń, szczerze powiedziawszy. By getting some special herbs, whenever somebody tells me I'm way too cynical, I buy them a drink at Camilla's bar. She's somehow found the perfect balance between being the most pessimistic person ever and extremely functional. Okay. Czy mamy jakieś itemy, na przykład tutaj coś ważnego? Sniper Rifle. Ciekaw jestem, czy Sniper Rifle odblokowałby nam coś nowego. Czy mogę wybrać sobie inną kasetę? Visions of Red, niech będzie. Możemy sobie ulepszyć nasze rzeczy tutaj. Przede wszystkim nie możemy sobie niestety ulepszyć naszego motoru. No myślę, że to byłaby dosyć ważna mechanika. Chciałbym móc to zrobić, tylko nie wiem jak. I szczerze powiedziawszy, mam ochotę zatrzymać się tu w tym momencie i znaleźć informacje o tym, jak mogę progresować w tej grze. Bo mam wrażenie, że mi ich trochę brakuje. Że potrzebuję się nieco doszkolić jakby. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Nie, to absolutnie się nie ma prawa udać. Dobra, nie, ja mam dosyć, ja wyszukuję tego, jak to znaleźć. Co ja mam zrobić? Jak ja mam progresować w tej grze? Dobra, moi drodzy. Miałem okazję trochę poczytać. Męczące to było strasznie. Przyznam, że było to męczące, ale... generalnie tutaj powinniśmy się byli znaleźć. Ja głupi nie zwróciłem uwagi na to sobie, że faktycznie tutaj mieliśmy przejście jedno pewne. Oj, szlak, przepraszam. To mi nie wyszło, przepraszam bardzo, przepraszam. Że tutaj faktycznie mieliśmy jedno przejście takie. Mianowicie, moi drodzy, tutaj możemy dostać się do Where Iron Karas is the Sky. I to jest mój ogromny błąd, że nie miałem okazji tego opamiętać. Well, Iron Karas is the Sky. Dokładnie, nie mamy mapy do tego miejsca na razie, jakoś tako bardzo. A tutaj mamy typka, który... Jezus Maria, że ja nie byłem w tym miejscu w ogóle? Hello, wanna buy some magic map? Jak najbardziej, kupujemy. Chociaż mi się wydaje, że może było tutaj zablokowane wcześniej to miejsce. Nie wierzę, żebym aż tak bardzo był ślepy na to, jak tutaj mogliśmy sobie łatwo wjechać i przede wszystkim na tego tutaj typa. Bo już bym raczej i... ja raczej dawno kupił tę mapę, mi się wydaje. Bloody beans, okej. Nie, tutaj byliśmy na pewno. To miałem okazję na pewno brać.
O szlak! Zobaczcie, jak od razu mi się to wszystko odkryło. Tutaj mamy ślimaczego kupca. Aha, i zobaczcie, i tutaj pewnie sobie odblokuję teraz ładnie przejście. Ale się wkurzyłem teraz. Ale się wkurzyłem. Ja, kurczę, tutaj tyle czasu latam, ganiam, próbuję znaleźć jakieś przejście sensowne, a tu się okazuje, że to było takie proste od samego początku. Tam mam jakąś skrzynkę, do której nie mogłem się dostać. Battle ride. Dobra, moment. Chcę się tutaj wybić jako tako. Bo chciałbym na magnes, na pewno weźmiemy tamtą skrzynkę. Dobra, udało się. Refined metal jeszcze nam się udało tutaj zdobyć, dobra. Cieszy mnie to bardzo i teraz, moi drodzy, możemy lecieć gdzieś tu dalej. Okej, jestem zaskoczony, że mnie nie zastrzelił, ale cieszy mnie to niezmiernie i tak. Zapiszmy sobie. I moje pytanie, czy jak gdzieś tutaj... Okej, szczerze chcę pojechać, zobaczyć, gdzie tutaj zajedziemy. W sensie, wiem, gdzie tutaj zajedziemy. Wiem, że tutaj generalnie mieliśmy cały ten area. Tutaj mamy stacyjkę. No właśnie. Możemy sobie tutaj wejść w takim razie. Kupimy sobie jakieś rzeczy. Mamy trochę kasy, tym bardziej. Więc może uda nam się kupić jakąś kasetę. A nie, tutaj nie ma kasety. Okej, refined metal, canned meat. Ile mogę kupić? 2, okej. To mogę kupić 1. Nic więcej nie kupuję w takim wypadku. Do widzenia panu, pana ceny są skandaliczne. Podziękuję panu tutaj. Ale na pewno skorzystamy sobie z tego automaciku. Ile mi tu zostało? Jeszcze trochę czasu mamy, jeśli chodzi o jakieś tam rzeczy, więc nie będę jakoś tutaj chyba za bardzo się im przyglądał. I moje pytanie brzmi, czy jest sens, żebym ja tutaj cokolwiek zwiedzał? Jest sens, ponieważ tutaj chyba mamy te fragmenty wioski naszej. Chciałbym zobaczyć, czy tutaj faktycznie mamy ten pendant cały, który mieliśmy znaleźć przez mamuśkę. Zobaczmy. Tutaj mamy ślimora, okej. Hey, biker! You are in need of fine goods? Okej, tego nie mamy. Kupujemy. Będziemy mieli. It will help puppy pass the time, hopefully. Okej, nie mam zamiaru tu jakoś, nie wiadomo. Family braid! Hilda's family passes it from mother to daughter the same way. Okej, proszę bardzo. From mother to daughter. Mogę tu się w ogóle zatrzymać, widzę. I tutaj pewnie wejdziemy teraz. Oh no, I shouldn't have come here. Nie powinnam była tu przychodzić. Zobaczmy. O! Coming, Jacob, go and lead the group. Kiedy była w ciąży. Cholipka. Tak powiem, nie będę się wyrażał. Help, Jacob! Pomocy, Jacob! Something's wrong with the baby. Breathe in, focus on the goal. I will get clean clothes and water. Okej. Aha, Boże, Jezu jest Maria, ja się mogę poruszać. Why bother? She's dead already. Dead my ass. When you were born, you caused the exact same bloody mess. A to jest Maja, okej. Hope there's still a couple of gallons left in the tank. Okej, byśmy to... It's sad to think that we will have treasures like this basin back here for the birds to suck. Okej, tutaj pewnie ubrania weźmiemy, bierzmy. The clothes of a lifetime. Anyway, no time to get sentimental.
Dobra, i tutaj możemy w takim razie pewnie wodą napełnić. Soon it will be all red. Dobra, proszę bardzo. I szykujemy na port tutaj naszą Maję. Jak się już położyła. I got everything. Contractions. Worse than ever. Dilation? Almost there, but she's ripping me up already. I will get you something to bite on. The bone rifle, the first toy I ever gave Laika. Not only did she break it, but it also looks like she's planning to leave it behind. It's coming now! Breathe in, focus on the goal. And buy this. Cie panie. Okay, when I count to three, push. Push! Push, you pussy! Ty kotku, nienawidzę cię! Okej. Okay. Jest. Jest, dzieciątko, jest nasza papi. Have you been where we live? Where we will live? Jacob has. He says the birds will never find it. You did a good job scouting. You still haven't chosen a name for this puppy. I'm not sure I want to get attached to her. You shut up and take her. Dlatego nazwana jest puppy. Hey puppy! Hej szczeniaczku. O matko, ja myślałem, że tak po prostu została nazwana, a tu się okazuje, że nie chce nawet się do niej przywiązać. Fucking memories. Where we used to live. Rob in Maya's face the fact that the pendant isn't where she told. Aha! I tu go nie będzie, tak? Mamy jej powiedzieć, że żeby się waliła. No dobra. To powiemy jej tak w takim wypadku. Niemniej cieszy mnie fakt, że w końcu jakiś progres mamy. A, tutaj mamy gościa, który nam tu normalnie by siedział. Czy jest sens, żebym leciał tam dalej? Wydaje mi się, że chyba nie. Dependent isn't... Przepraszam, where she told you, return Dahlia's notebook. Tutaj B3, ale nie mamy o możliwości. Western Garslinger. Alfredo has proclaimed himself the village new sheriff, but he needs to learn how to be a good one. Should I worry about Alfredo's delusions of power? To raczej where all was lost. Tak, to mamy jej oddać. Okej, czyli generalnie wszystko mi się wydaje, że w miarę mamy. Więc wydaje mi się, że chyba w takim razie możemy, moi drodzy, wracać jednak. Możemy jednak wracać tam, skąd przyjechaliśmy. Więc lećmy w takim razie where the iron caresses the sky. Bo tu jeszcze dobrze nie mieliśmy okazji się pobawić. Niestety tutaj nie mamy. Do widzenia panu. Proszę mnie tu nie męczyć. Bo nie chcę być męczony przez panów. Dobra, i czy tutaj mamy? Tutaj mamy jakąś skrzynkę, możemy sobie zapisać od razu. Nie ma problemu, że mnie tutaj zaciokało, bo szczerze powiedziawszy i tak byśmy musieli się zabezpieczyć przed tym całym tutaj teotajstwem w postaci. W postaci minigana. Blue lemon berries, they smelled like death itself. Okej, okay, last meal udało nam się jeszcze, moi drodzy, zaliczyć do tej questik dla tamtego, okej. Okay. W porządku, tutaj możemy na to... O, szlak ty. Jak mnie walnął? Nieładnie skubany mnie walnął. Bijmy was, tutaj nie ma co. Musicie być martwi.
Szkoda mi faktu bardzo, że nie możemy tak naprawdę... Dobra, tutaj mamy ogarnięte. Dobra, i zobaczcie, moi drodzy, co tutaj mamy. Do widzenia. Mamy w końcu, moi drodzy, przejście dalej. Okej. Cieszy mnie ten fakt niezmiernie, bo teraz możemy polecieć w takim razie dalej. Nie wiem tylko, ile będę miał z poprzedniego jakby części do materiału. Ale zobaczymy. O ty kurde, śmieci jedne, rąbane ptaszory przez kloakę ciupane. To ja mogę w ogóle tamtędy się zaczepić w ogóle o ten region, ale... Ale nie wiem, czy jest sens, żebym ja się tam zaczepiał. No ty kurde. Dobra. Lecimy tutaj, do widzenia panu. Bloody beans. Zapisik, dziękuję bardzo. Okej. To było ciekawe. Okej, ale przynajmniej zdobyliśmy metal sobie, więc w sumie to też jest coś dobrego raczej. Dobra, tu do góry teraz możemy polecić zapewne. I gdzieś tu wyżej tak naprawdę będziemy wskakiwać cały czas z tego, co widać. Dobra, tu do góry. Fajnie, że mamy takie półeczki, żebyśmy mogli sobie ładować tutaj nasze pociski. Tutaj mogę na spokojnie tak polecieć. Dobra, do widzenia. Mamy kasetę. Heartbeat from the last century. Dobra, chcę sprawdzić w takim razie tę kasetę. Coming home. Heartbeat from the last century. Zobaczmy sobie, jak ta nuta w takim razie brzmiwać nam tutaj będzie. O, fajnie, że mogłem tego zaciukać. Całkiem rozbudowana przestrzeń. I zobaczcie, mamy tutaj kogoś ciekawego. Dzień dobry panu. Hectist, I'll thank Chaos for bringing this bonehead unto me. Bonehead? The bike, the bone helmet, you are boneheaded through and through. Wait, you have seen others like me before? Never in my Hectist life. Now be a good bonehead and help me wreak havoc on an imperialist statue with your bike's hook. Don't have one. Oh my gosh! Never seen a hookless bonehead in my Hectist life. Okay, I get the jokes. Anyway, this won't be the last time I upgraded a bonehead's bike with a hook. Now go and get a hook and come back to me. There's bound to be a zillion of them in the garbage dump where rock bleeds. Czy ja serio muszę wrócić do No Hook? Never seen a laser. Czy ja serio muszę wrócić teraz tam, żeby zdobyć sobie jakiegoś hooka, co mnie będzie hookał? Że tak to ujmę. Nie podoba mi się ten fakt. Nie podoba mi się bardzo ten fakt, że ja muszę teraz lecieć do tamtego miejsca. O, dzień dobry panu. Z pana z chęcią skorzystam. Well, well, well. Tak, jak najbardziej kupujemy, dziękuję bardzo. Mapka i teraz... I teraz mamy bardzo ładne przejście pokazane. Okej, tutaj u góry coś mamy, widzę. Możemy przejechać jeszcze bardziej na prawo. Okej, dobra, nie będę jechał w tamtą stronę. Tam sobie pojedziemy któregoś innego pięknego razu.
lećmy tutaj zobaczyć, co tutaj tak naprawdę na nas czeka. Chociaż mogę tak naprawdę pojechać tam dalej. Zobaczyć, czy w tamtej stronie nie znajdziemy też czegoś ciekawego. I proszę bardzo, znaleźliśmy. Dobrze mieć jednak taki punkt teleportacji już na samym starcie. Okej, okay, czyli tutaj potrzebujemy do tego huku, żeby móc właśnie to rozwalać. Czy mamy możliwość, żeby łatwiej się dostać do Where Rock Bleeds? Mieliśmy jakąś możliwość, pamiętam. Tak, tylko teraz pytanie. Gdzie on tutaj jest? Hectist. To destroy Imperialist statue, but to do, she needs to upgrade my bike. Find a hook between the mines and a garbage dump. Between the mines and a garbage dump. Czy to by nie było w takim razie gdzieś tutaj? Na tej mniej więcej wysokości? Tak by się mi się przynajmniej wydawało, że to mogłoby być gdzieś tutaj. Wiecie co, mam ochotę to sprawdzić. Mam ochotę to sprawdzić, póki jeszcze jakoś nie wiadomo, jak tam do Ironu nie zajrzeliśmy. Chcę sprawdzić, czy faktycznie tutaj mamy możliwość znalezienia tego. Okej, okay, czy zrąbałem sobie? Mam nadzieję, że nie. Odjedźmy kawałek. Nie chciałbym sobie znowu resetować gierki. Tak. Muszę niestety znowu ją zresetować. Jesus, to bug mi się naprawdę nie podoba. Creation, remember when puppy arrived? Dostaliśmy achievementik. Yay! Dobra, moi drodzy, jesteśmy w tym miejscu i chcę zobaczyć, czy gdzieś tutaj może znajdziemy właśnie tego huka całego. Nie, to nie to. Ale byłoby podchwytliwe, fajne. Jakby tak, jakby to się okazało być to. Rusty skrapy, okej. Tutaj mamy dużo takich części, że faktycznie moglibyśmy tutaj to znaleźć. Dobra. Wiecie co, wykorzystam fakt, że w sumie jesteśmy tutaj przy tym. Pójdźmy sobie zagrać. Na sekundkę, żeby zarobić być może dzięki temu troszkę więcej wiscerny naszej. Ci nie mają tutaj dla mnie żadnej misji, więc cieszy mnie to nawet bardzo. 200 możemy maksymalnie postawić. Postawmy na razie 25, zobaczmy jak nam będzie szło. Dobierzmy. Przerżnęliśmy, okej. Okay. Postawmy 7. 16. Dobierzmy 17. Dobra, zostańmy. Dobra, jest ok. Lajka wygrywa. Teraz tak, tak. 14. Mamy 19, zostajemy przy 19. Przebije, nie przebije. Wygrywamy. Dobra, 28. 13 możemy dobrać, 22, szlakby to. No i dobra, postawmy stówkę teraz wyjątkowo. Mamy 9, dobierzmy. Mamy 18, zostańmy. Przebił, dostaliśmy stówkę więcej. Dobra, weźmy 50. 14, możemy dobrać. 24, nieładnie. No dobra, nie ma co. Chcę co jakiś czas mniej więcej sobie grać, że to jest jakaś taka forma a la rozrywki. Takie delikatnej wyluzowania się tak naprawdę. Czy automat znowu działa, czy mi się wydaje? Lol, automat znowu działał. The hell? Nie powinien według mnie działać. But okay. No to w ogóle widziałem, że był ślimak wcześniej. Gdzie on się teraz podziewa?
Mogę najpierw zgarnąć ślimaka, dopiero potem jednak tutaj zachodzić. But okay. Okay, dobra. Hook! Let's only hope the hectist knows what she's doing. Got the hook. Yeah, great. Now come back to the... to where you found me. I got a kind of messy situation here. Okay, to jest... bardzo fajny bajer w takim razie, że mogliśmy tutaj sobie tak to już ogarnąć. Szybciutko, więc chodźmy szybko się teleportować teraz tam. Z powrotem. Dobra. Nie, to tego sobie otworzyć nie możemy jeszcze raz niestety. Dobra, i mamy nasz teleporcik kochany, który niech tym razem dobrze zadziała. I teraz lecimy, moi drodzy, o tutaj. Teleport, ok. I zjeżdżamy do dołu, żeby znaleźć hektyka. Zjeżdżamy teraz specjalnie do dołu, żeby się tutaj z nim ponownie zobaczyć. Tylko gdzie on teraz tutaj był, bo nie jestem pewien. Chyba tutaj właśnie, chyba właśnie tutaj był. Okay, where's that fucking hectic gone? Bonehead, you there? There was some mayhem and now I'm kinda lost. The contraption I was making for your bike got lost too. It must be somewhere in the cave. Okay, dobra, wejdźmy w takim razie do cave'u, zobaczmy. Ciekaw jestem, czy będziemy tutaj z kimś walczyć. Where chaos plots. Okej, okay, gdzie chaos spiskuje. No dobra. Zobaczmy sobie to miejsce w takim wypadku. O szlak, mi się skończył magnesik. Kurde mol. No dobra. Nie trzeba w takim razie bez magnesu sobie tutaj pojeździć. Chyba że znajdziemy jakiś cooking spot. W miarę blisko gdzieś tutaj. Okej, okay, tu widzę, że coś mamy. I think I found what you lost. Thank chaos. Just attach the hook to one end and the other to your bike's fender. Never done it in my hectic life, but it's the easiest thing ever. Done. Bike hooks unlocked. That's good, bonehead. Now get a bomb from the vending machine to the west of the cave. I built it myself with a little help from the hectic cookbook. Okay. Jak to działa? Hook. Use to hook and unhook items to your bike. Okej. W taki sposób to działa, okej. Dobra. Mamy polecieć na lewą stronę cave'u tutaj, więc lećmy. Ciekaw jestem, czy tu są jakieś ptaszory. Raczej powinny być. Dobra. Lecimy teraz w tamtą stronę. Ponownie. Okej, to jest całkiem fajna mechanika. Przyznam szczerze, że to jest całkiem fajna mechanika. I co, pewnie teraz muszę odjechać? Okej, i mogłem to jakby strzelić teraz. Jednakże nie widzę, żeby to mi dało jakieś większe efekty. Być może potrzebuję więcej tych bomb? Found it? Aha, best bomb vending machine you've seen in your bonehead life, isn't it? Now get a bomb, carry it back to the east of the cave and bring havoc to the pile of debris blocking your way. Aha. Wcale tego przed chwilą nie zrobiłem, but alright. No to wychodzi, musieliśmy zaliczyć tutaj questa, ala, żebyśmy to w ogóle zobaczyli.
Najwidoczniej byłem za dobry dla tego. Dobra. I heard the noisy mayhem. Bonehead, you did it. Dobra, super. Możemy sobie wracać w takim razie do góry. Now meet me all the way to the northwest of the cave. Spoko, spoko. Mhm. Aha, szlak beton. Gdzie się teraz zespawnuje w takim wypadku? Okej, okay, możemy zabrać sobie ze sobą tę bombkę w sumie. Myślę, że się nic nie stanie, jeśli to zrobimy. Może być to przydatne troszkę. Dobra, tam nic nie wskuramy na razie. Więc trzeba znowu polecieć tutaj do góry. Mamy jakieś kryształy, ala, co to jest ciekawego? Bazalt. Bazaltu jeszcze nie mieliśmy wcześniej. O, szlak. No to prawie zginąłem. Nawet nie wiedziałem. Bazalt mamy, okej. Okay. Okej, okay, nazbierajmy w takim razie trochę tego bazaltu, skoro tutaj go mamy dostępnego. Moment, troszkę się wycofajmy. Zapiszmy sobie stan, żeby przypadkiem nie stracić tutaj czegoś. Dobra, muszę szybciej się tutaj rozpędzić jednak. No, 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 dawaj, 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 wiem, że potrafisz. Dobra, potrafi. Dobra. Okej, okay. O, witam. The time has come, Bonehead. You will be the first person ever to topple a statue of General Solinor. The bird starred who turned a once peaceful society into an imperialist empire. Now in chaos names, use your brand new hook and make history. Dobra. Zobaczmy, demolish. Hook your bike to a structure with and topple it accelerating in the opposite direction. Okej. Okay. Dobra, w takim razie zróbmy tak. Proszę bardzo, that was pure entropy. Never in my hectic life have I seen such a thing. Now let me thank you for this, Bonehead, ask me anything. Why on earth was such an important statue built in the middle of a forgotten cave? Now let chaos thank you for this, Bonehead. Okej, okay, mamy questa zrobionego, cieszy mnie to bardzo. You know, there's more statues scattered throughout the first imperialist empire. Now be a good Bonehead and ping me whenever you topple a new one. W porządku, czy tutaj mogę jakoś przejechać, teraz sobie ala wrócić, czy nie za bardzo? To jest moje główne pytanie. Chyba tak. Jednakże chcę zobaczyć, jak wygląda sytuacja też z tamtej strony. Bo no właśnie tutaj widziałem, że... Dobra, moment, zrobić coś prostszego. Zabijmy się. Bo tutaj mamy przejazd, ala. Do góry jakiś. Okej, tego nie planowałem. Dobra, wróćmy jednak tutaj na dół, zabierzmy sobie te bagi, bo nie chciałbym potracić hajsu jednak naszego. Dobra. Tu jest ogarnięte i teraz tak.
Dobra, wycofajmy się. Dobra, zaczepmy się nieco. No tutaj nie za bardzo mi to idzie, okej. Dobra, nie, pierniczę i lecimy po prostu dalej. Nie mam zamiaru się z tym męczyć tyle czasu. Już to nam i tak nie idzie. Dobra, moi drodzy. W tym miejscu sobie skończymy, myślę. To będzie takie fajne, spoko miejsce do zakończenia odcinka. Tym bardziej, że muszę jeszcze zmontować kawałki z godziny jakby szukania tego, co w ogóle powinienem zrobić. Niemniej powiem, że cieszę się bardzo, że udało nam się przejść dziś dalej. I po prostu powiem, że mam nadzieję, moi drodzy, że wam się ten odcinek podobał, że początek was troszeczkę nie wynudził i dotarliście do tego momentu. I że sobie popykamy jeszcze dalej. Zobaczymy, co tam na nas generalnie czeka w tej oto lokacji Way Iron Crosses the Sky. Jednakże myślałem szczerze, że ten hook będzie na czymś innym trochę polegał. Przyznam z deka. Ale okej. Miejmy nadzieję, że jeszcze jakieś inne rzeczy nam się też przydadzą i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Tak więc, moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi, jak wam się tutaj podobało, czy podoba wam się nowe nasze ulepszenie i w ogóle to, jak wygląda mniej więcej ta lokacja. I czy jesteście ciekawi, co będzie się działo dalej, oczywiście. Jeśli jesteście ciekawi i lubicie tę serię, zapraszam was serdecznie do lajkowania oraz subskrybowania, żebyście mogli być na bieżąco właśnie z lajką Age True Blood, ale i nie tylko. Staram się na kanale, moi drodzy, ogrywać głównie gry indie, ale różnego rodzaju horrorki czy też innego typu materiały na kanale też znajdziecie, więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami tutaj na dłużej i będziecie się dobrze bawić. Ja, moi drodzy, wracam pod kamień i do zobaczenia następnym razem. Papatki!